Dzień dobry widzowie, w kolejnym odcinku z Odpielaka, cześć, jestem Biały Pan i to jest kolejny odcinek z serii Odpielaka. Widzowie, dzisiaj będziemy sobie kosić soję. Później w odcinku pojedziemy sobie, jak zdążymy jeszcze popracować. Oczywiście na tym polu, no bo innego nie mamy. Tam jak mogliście zauważyć, jęczmień już zasiany wyrósł na pierwszy etap wzrostu. Teraz jak widzicie, jedziemy sobie tutaj, kosimy tą soję, bo naprawdę fajnie, że później tą słomę będę mógł sobie też sprasować. To jest wielki plus na takiego modzika. Jak on się nazywa, zapomniałem. Widzowie. Jak widzicie, tu już zostało mi tak naprawdę 3 przejazdy do przejechania. Sobie zacząłem przed odcinkiem, bo wiedziałem, że będzie na pewno sporo pracy. Sporo takiej roboty, można by powiedzieć. Na odcinku dzisiaj. Bo ja tu już ze żniwa też mniej więcej właśnie chciałbym sobie pokosić. Przepraszam, pobelować tej słomy sobie, żeby mniej więcej wiedzieć, ile już tych belków będzie. Więc co? Ja mówię, później sobie pojedziemy oczywiście, weźmiemy sobie rower, no bo czymś sobie zjechać musimy. Przyjechać na pole, o! Tak powiem, musimy sobie czymś przyjechać na pole. Albo znajdziemy sobie kombajnem i zaczniemy kosić moje drugie pole koło gospodarstwa. A jak widzicie, nadal słoneczko ładnie jest, rano wstało. Nie, czekajcie, bo tutaj nie zmieszczę się. Koło 60, bo ta rura jest dosyć nisko z tym tej wistuli. Oczywiście jak będzie następny kombajn, no to myślę, że naprawdę będziemy mogli sobie przyjeżdżać nad ciągnikami, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Ile będzie tej soi, tak mówię, około 8-9 ton. Jak teraz patrzę po tym, jak dało z tego pola, myślę, że naprawdę fajnie. Też nie spodziewam się jakiegoś wielkiego też plonu z tych pól, tych dwóch przynajmniej, bo z tamtego to jednak fajnie jakby coś tam dało. Czekajcie, bo się nie złożę. Tak jak widzicie, gospodarstwo jest, zorane jest tutaj. Co będziemy w następnym odcinku robić? No bo to że skończymy sobie prasować albo coś. Ale dzisiaj sobie jedziemy jeszcze na to pole skosić. Chcemy zacząć je kosić. Bo czy je dzisiaj skończymy kosić, to nie wiem. Widzowie, tak jak widzicie, troszkę sobie tak teraz pojeździmy. Tutaj jak widzicie, widzowie, na tym polu, jeśli wam nie mówiłem, to będzie zasiana kukurydza. Mam zasiany też jęczmień. Na polu tym moim największym po soi będzie zasiany owies. A soja będzie tak jak tam mówiłem. Kukurydza, ziemniaczki będą na polu koło skupu. Tak, tam będą ziemniaki. Widzowie, żeby tu już wam powiem wszystko, jak to mniej więcej ma wyglądać. A to pole, jeśli odnośnie tego pole jeszcze, to tam piwnica będzie zburzona i to będzie kawałek tej łąki zabrane. I tam to pole planuję sobie tu kupić obok za te pieniądze, które zarobię z soi. I na następny rok, nie wiem co jeszcze zasiejem, ale pewnie jakieś zboże. Bo teraz tutaj na tym, tutaj mówię, będzie kukurydza. Oczywiście na kiszonkę, no bo na ziarno jeszcze nie sieję jej. Ale na kiszonkę jak najbardziej. Na pewno jak tyle kukurydzy będzie, to podejrzewam, że jakiś silos się pojawia na tą ksiąkę. Ale nie wiem, czy mi na to wszystko starczy pieniążków, bo jak wiecie, ciągnik troszkę kosztuje. Dobra, nie wiem, ile sobie tu jeszcze przejadę z kółko, ze dwa. Myślę, że będziemy kończyć, bo teraz będę miał prawie cały zbiornik. I zaraz biegniemy do domu po rowerek, przysiadamy się do 60 i jedziemy do sąsiada po prasę. Bo jak wiadomo, sąsiad ma tą prasę, nam użycza, gdy jest nam potrzebna. Nie wiem, już mam chyba 3 belki zrobione, tam były z pszenicy. Dobra, widzowie, gasimy sobie wistule, lecimy sobie po rowerek. Jak widzicie, pastwisko nadal w budowie. Władek sobie tutaj stoi. Wszystko, jak przez chwilę mogliście zauważyć, dobra, otwieramy garaż, bierzemy rower, wsiadamy i lecimy na pole. Po 60 rower sobie wrzucimy na przyczepkę i podejrzewam, że odepnę gdziekolwiek tą przyczepkę i polecę szybko właśnie po tą prasę, bo się to prasowanie chciałbym dzisiaj w odcinku zrobić, jeśli o to chodzi. Dobra, widzowie, zajeżdżamy sobie. Czekajcie, tutaj przez tą słomę kawałek przejedziemy. Bierzemy rowerek, wrzucamy, wsiadamy. Czekajcie, odpalamy i jedziemy. Dobra, widzowie, mam na przyczepce tonę 700, czekajcie, tu ktoś mi wyjechał.
Właśnie miałem tu mówić, że na przyczepce jest na 700, więc myślę, że tych w dwóch pulce 4 tony powinno być. Widzowie, więc myślę, że nawet fajny wynik będzie, jeśli chodzi o tam. No i tam myślę, że też około 4-5 ton, jak będzie, to będzie naprawdę fajnie. Więc co, lecimy sobie do sąsiada i ten. I sobie tutaj ten, widzowie, no zobaczcie, tutaj sobie podpinamy szybko. I tu wyjeżdżamy, sąsiad oczywiście, jak zwykle, nie ma go w domu, w trasie i tak dalej. Lecimy sobie na to pole. No, dużo dzisiaj będzie na tym polu robione, ze względu, że no, innego doprasowania nie mam, dlatego sobie zatrzymam kości je przed odcinkiem, żeby właśnie zdążyć sobie jeszcze je poprasować, jeśli o to chodzi. Dobra, widzowie, czekajcie. Tutaj sobie skręcamy, zajeżdżamy. Tylko czekajcie, teraz tak na dół, włączamy. Idziemy, myślę, że przejadę sobie z kółko i zakończymy ten odcinek, bo też nie ma co go przedłużać jakoś zbytnio. Czekajcie. Tu belecek nam wypada. Czekajcie, bo tu problem jest. Dobra. Widzowie. Nie, po prostu nie mogłem wrzucić belka. Znaczy nie mogłem. Mogłem, ale mi się nie wyświetlało ten komunikat. Dobra, widzowie, lecimy sobie. Jak widzicie, prasa ładnie zbiera wszystko. O, czekajcie, tu mijaczka zrobiłem. Ale widzę, że tej smoły będzie sporo. Więc nawet ten mijaczek to tam nic nie robi. Dobra, widzowie, czekajcie. Teraz będzie belek. Dobra, będzie. Nie wiem, dobra, widzowie, zakończymy sobie ten odcinek, więc co? Do kolejnego, trzymajcie się, cześć.